Jesteśmy w Gorzeniu, 3 km od Wadowic. Ja się nazywam Zbyszek Jurczak, jestem z Wadowic. Chcemy zaprosić Was wszystkich, Wadowiczan, którzy jeszcze tu nie byli, bo 15 lat już nie istnieje Muzeum Emila Zagadowicza w Gorzeniu. Człowieka, który poświęcił całe życie twórcze miastu Wadowice i tej okolicy nad Skawą. W związku z czym uważam, że obowiązkiem każdego Wadowiczanina jest być w tym miejscu, ponieważ w tym dworze Zagadłowicza mieszczą się w szerokim zakresie zbiory dwudziestolecia międzywojennego dotyczące plastyki, literatury, szeroko pojętej kultury. Jest to edukacja zastępująca paroletnie studia szkoły średniej czy uczelni wyższej. Dlatego sądzę, że Wadowiczanie do Gorzenia na pewno przyjdą. Chcemy uruchomić od 18 tego miesiąca, czyli od wtorku, ekspozycję składającą się na razie z 5 sal. Docelowo będzie tu 12 sal. Ponieważ realizujemy wszystko własnym sumptem jako fundacja, urządzamy salę dosłownie w parę osób. Także te 12 sal sądzimy, jak nam nikt nie będzie przeszkadzał, a ktoś nam zechce pomóc, na co liczymy, to za 2-3 lata cała ekspozycja 12-salowa będzie udostępniona Wam przede wszystkim, Wadowiczanie, i wszystkim turystom przyjeżdżającym do Wadowic. Na sam początek w tych 5 salach, to zaczynając od parteru, tradycyjnie w sieni rzeźby Wincentego Bałysa i jego malarstwo, w dawnej kaplicy dworskiej prezentujemy rzeźby Jędrzeja Wowry, patrona świątkarzy beskidzkich, który tu obok, w Gorzeniu, obok domu Zagadłowicza mieszkał. Na piętrze pierwszą salą będzie sala poświęcona powsinogom beskidzkim, sztandarowemu osiągnięciu poetyckiemu Zagadłowicza w wersji plastycznej. Znajdują się w tej sali 12 powsinóg beskidzkich, prace malarskie wykonane przez profesora Franciszka Suchnarowskiego, sądzę, że znanego Państwu dobrze, mieszkającego do dzisiaj na ulicy Zagadłowicza, ostatniego żyjącego członka grupy Czartak Emila Zagadłowicza. W dawnej jadalni, tak jak dawniej było przed 15 laty, malarstwo Ludwika Miskiego, z pochodzenia Węgra, ucznia wadowickiego gimnazjum, bardzo dobrego portrecisty i pejzażysty, i też największy w Polsce zbiór Ludwika Miskiego znajduje się tu w Gorzeniu. I ostatnia sala, herbaciarnia, będzie prezentować po parę prac, które znajdą się docelowo w 12 salach. Więc i szkice Matejki Malczewskiego i Stefan Rzechowski, największy też zbiór, który tu się znajduje, malarstwo Mrozińskiego, czyli Pukły z Wadowic, i wielu innych znakomitych twórców dwudziestolecia międzywojennego, czyli przegląd sztuk pięknych tamtego okresu. Chcę powiedzieć, że całość zbiorów gorzeńskich dzięki naszym staraniom wróciła do Wadowic, bo zanosiło się na to, że te zbiory do Wadowic nigdy nie wrócą, a budynek, który Państwo widzicie, popadnie w ruinę lub zamienią go na, nie wiem, może hurtownię albo fabrykę torebek i papieru toaletowego.
Liczymy na waszą obecność, na wspieranie nas moralne, a jak ktoś czynem czy czym innym, to także zachęcamy. Chcę powiedzieć, że wszystkie zbiory to jest około 1200 eksponatów. Na razie będziemy prezentować około 600 eksponatów w tych 5 salach. Muzeum będzie czynne codziennie w okresie letnim, to znaczy od 1 maja do 30 października, ponieważ nie stać nas na ogrzewanie tego budynku w okresie zimowym. I cóż więcej dodać? No, zapraszam serdecznie wszystkich Państwa jeszcze raz do Gorzenia od wtorku, od 18, od rana do wieczora. Muzeum jest czynne, będzie Państwa oprowadzał najlepszy znawca zawsze Zagadłowicza, wnuk poety Adam Zagadłowicz, i sądzę, że wyniesiecie ze zwiedzenia tutaj potężną dawkę wiedzy, która ludziom kulturalnym jest potrzebna, a wadowiczanom przede wszystkim.